Serwus, witaj na kanale Kechu Gotuje. W poprzednim odcinku była wątróbka po konińsku, którą podałem razem z ryżem. Właśnie dziś przepis na smażony ryż z makaronem i pieczarkami. Do przygotowania tego dania potrzebować będziesz 500 g ryżu, 500 g pieczarek, 50 g makaronu, 20 ml oliwy z oliwek, przyprawy, macierzanka, pieprz, sól oraz 2 łyżki śmietany 18%. Zaczynamy od pokrojenia pieczarek. Połowę z nich kroję w paski, a połowę kroję na 4 części. Tak przygotowane pieczarki smażę na oliwie lub maśle. Dodaję listki macierzanki oraz pieprz i sól. Przesmażone pieczarki przekładam do garnka i duszę pod przykryciem przez 30 minut. Na rozgrzaną patelnię leję 50 ml oleju. Dodaję makaron, taki jak do rosołu. Gdy zmieni kolor na czerwono-brązowy, wtedy na patelnię wkładam ryż. Doprawiam solą około 1 łyżki. W tym momencie możesz zalać ryż wodą w liczbie 2,5 objętości ryżu. Jednak w tym przepisie ryż ląduje do wcześniej przygotowanych podsmażonych pieczarek. I tu biorę pod uwagę to, że pieczarki w swej objętości mają sporo wody. Aż 90-95%. W tym przepisie użyłem 0,5 kg pieczarek, więc wody jest około 400 g, czyli na łoko około jednej szklanki. Moja szklanka z ryżem była dość duża, bo zmieścił się w niej ryż o wadze 0,5 kg. Dlatego dodałem jeszcze jedną szklankę od ryżu wody i tak gotowałem przez 15 minut. Ryż wychlał wszystko. Był bardzo drobny, zawsze używałem ryżu o ziarnach większej wielkości i te proporcje wystarczały. Jednakże w tym przepisie konieczna była modyfikacja. Dodałem jeszcze jedną szklankę od ryżu i gotowałem jeszcze 15 minut. Pod koniec dodałem śmietanę 18%, 2 łyżki stołowe. Doprawiłem do smaku solą i gotowałem jeszcze przez 5 minut. Tak przygotowany ryż podałem z wątróbką. Wyszło wyśmienicie. Zapraszam Cię do obejrzenia filmów właśnie na wątróbkę z ziemi konińskiej oraz do obejrzenia innych filmów dostępnych na kanale krychu-gotuje.pl. Życzę smacznego i do następnego gotowania.